Tak jest, mamy to. FIFA Mobile 21 wystartowała. Mamy nadzieję, będzie to początek nowej, pięknej przygody. No i pewnie się spytacie, w co tutaj iść na samym początku? Jaki event? I ja na samym początku, jak już ustawicie swój składzik, to polecałbym Wam grać Akademię. Akademia to jest no taki, można by powiedzieć, Samouczek czy coś w tym stylu. Na końcu odblokujemy Odegarda, 84, także całkiem spoko taka elitka, no ale przy okazji, grając te meczyki, czy skill game'y, my odblokowujemy różne ustawienia, różne eventy i pod koniec również odblokowujemy rank'up'y no i przede wszystkim market, ale nawet jak market odblokowujecie, to na razie marketów grze nie ma, jest wyłączony, będzie włączony w najbliższym czasie. Nie wiem, dzisiaj, jutro, kiedy i jej zadecyduje. Także na razie kart i tak kupować, sprzedawać nie można. No, jeżeli chodzi o mój składzik, to on wygląda na razie tak. Jeżeli chodzi o te trzy elitki, które dostałem na początku gry, no to tutaj szału nie ma, szału nie ma, bo Najlepszą jest Luka Dyń 82, a tak to Williama i Danilo 80 dostałem, tam inni mieli lepsze trafy, tam widziałem, ktoś Neymara nawet trafił, no ale dobra, jest 80 i co teraz, co teraz, no jest zgranie, są karty już z overallem 90, także miałem nadzieję, że ta edycja będzie lepsza, ale... Patrząc na to, to chyba rzeczywiście będą overale 120 i końcowe overale będą powyżej 200, ponieważ jak możecie zobaczyć, rank-upy już są. Rank-upy były w poprzedniej edycji dopiero po kilku miesiącach, teraz mamy początek, 21, a już są rank-upy, także no, jak możecie zobaczyć, no to, to nie wróży zbyt dobrze w tej edycji. Edycja się chyba skończy szybciej niż się zaczęła. No ale dobra, co my tu mamy jeszcze ciekawego? Mamy daily login po Kiliana Mbappé. Pamiętajcie o tym: jak 7 razy 6 dni odbierzecie, to 7 dnia jest Kilian Mbappé, 86 Overall Elitka taka Mbappé za darmo dla każdego. Także pamiętajcie, żeby Codziennie to odbierać. Co my tutaj mamy jeszcze ciekawego? Mamy sezonsy, ale no tutaj z sezonami to będzie na pewno długa przygoda. Na, na końcu są oczywiście te trzy mastery Runej, Trend, Alexander Arnold, wszystko ładnie i pięknie, ale żeby móc grać na 100%, dostać wszystkie nagrody, to trzeba robić Cały skład z danej ligi. 11 piłkarzy, na początek jest liga irlandzka, także tam są jakieś silvery, ale no ja poczekał chyba, jak market będzie tutaj włączony, żeby to grać. Meczapsy mamy ligowe. Nowość: tutaj to jest nieodblokowane, żeby. Móc y, wystartować, trzeba zagrać meczyk w tak w swojej y, tej głównej lidze. Także wiecie o co chodzi. Takie o to meczyki tutaj mamy. Y, nagrody się zmieniają co miesiąc. O. Także co my tutaj jeszcze mamy? Mamy Star Passa oczywiście tradycyjnie. Star Pasa zawsze się opłacało kupować, ale. Ktoś tam pewnie powie, że ja jestem pay to win, że, że namawiam kogoś do wydawania pieniędzy i ja tutaj muszę was wcześniej poinformować, że ja nigdy nikogo do wydawania jakichkolwiek pieniędzy na tą grę nie zachęcałem. Ja po prostu stwierdzam fakt, że Star Passa opłaca się kupić, bo sami stwierdzicie, się ze mną zgodzicie, że że jest to opłacalne. Starpass zawsze jest opłacalny, ale to nie znaczy, że kogoś zachęcam do tego, żeby tego Starpassa kupował. Mamy nowe emotki. Nie ma już tego gościa, co był oj od trzech sezonów. Tylko są nowe emotki. Jest też emotka tutaj z dynią, plackiem. Takim halloweenowym, i czyżby to miało oznaczać, że, że jednak będziemy mieli taki mini event z, z Halloween dzisiaj, może jutro? No zobaczymy. Tutaj też widziałem, że są stroje właśnie takie z tymi czaszkami, jak, jak ten Dzień Zmarłych jest w Meksyku. Także prawdopodobnie taki mini evencik teraz będzie. Tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o Starskora, no to tutaj mamy drogę do Nemani Vidića, ikony Prime, tak jak w poprzedniej edycji był Roberto Carlos, tak tutaj jest Nemania Widzić, Tak to się prezentuje moi drodzy. No i co tu jeszcze? Co my tu jeszcze mamy? Seasons powiedziałem, matchups powiedziałem, to powiedziałem. Team of the Week i ikony na razie nie ma. SBC tak samo zostaną one odblokowane w późniejszym czasie. Team of the Week z tego co wiem, będzie za tydzień, tam 12 października. Adidas GMR. Jeżeli ktoś ma wkładki do butów, może sobie pykać Jest żao Felix, jak możecie zobaczyć. Ja nie będę w to nawet wchodził, bo tych wkładek nie mam. Co my tu jeszcze mamy? Na sklep też nie będę wchodził, bo tam na razie tylko jest pay to win oferty. Customizer. Ciekawie jest to zrobione, bo dzięki temu możemy sobie tutaj ustawiać ze wszystkich log, jakie chcemy mieć. o Przesuwacie sobie po prostu i ustawiacie logo, jakie chcecie mieć. Także my fajna sprawa. Tak samo, jeżeli chodzi o budżety. Czyli takie, jakby, osiągnięcia. Są te właśnie emotki nowe, tak jak wspomniałem. Czyli nie ma już tego gościa, którego mieliśmy. No i też jest możliwość ustawiania sobie strojów. Także ten customizer w tej edycji myślę, że to jest spoko opcja. Mi się podoba. Wszystko jest dobrze pod ręką zrobione. Liga jest oczywiście. No i na końcu wam pokażę legacy, bo tu też pamiętajcie o challenge'ach. Challenge'e są jeden na dzień, ale to nie zalicza tak, że wy możecie grać na przykład w ciągu jednego dnia. I to wam zalicza, że o 21 już będzie nowe, tylko od tej godziny, którą wy zagracie Odlicza Wam zegar 24 godziny, także najlepiej zagrać to jak najszybciej i pamiętać o tych, bo mamy 24 te zadania. No, jakieś tam nagrody, zawsze gemiki, skillboosty, coś tam wpadnie. Jak 24 dni odbierzecie, to macie burkiego, nic jakiegoś bardzo szczególnego. Gdybym był Adixonem. To bym się naprawdę z tego bramkarza ucieszył, a tak to zanim go odbiorę, to on już pewnie będzie niegrywalny, bo będę miał z pewnością jakiegoś lepszego bramkarza w składzie. Ale okej. Okay. No i na koniec jeszcze now and later. Tutaj właśnie w my legacy now and later jest yy, możliwość yy, tego, żebyście odebrali swoje nagrody z now and later za te punkciki które robiliśmy i spytacie się, co jest najlepsze. Oczywiście najlepszą rzeczą na sam początek gry są elitki. Elitki, bo później możecie je sprzedać. Jak na market będzie włączony, to wtedy możecie je sprzedać, aczkolwiek ja bym radził Wam tych elitek na razie nie sprzedawać, tylko poczekać, aż ludzie wysprzedają je. I wtedy ich cena pójdzie do góry. Także sprzedajcie na drugi dzień i na pewno na tym zarobicie. 750 punktów mam. 200 kosztuje jedna elitka, także będą trzy elitki. Zobaczymy, może jednak będę miał szczęście. Miejmy taki, taką nadzieję, że zobaczymy, kto tu będzie. Jest Robertson, pięknie. To jest naprawdę świetny traf 85 na LBQ To mi się cieszy To mi się naprawdę cieszy morda z tego Od razu go dam do drużyny No jeszcze dwie elitki Już jest dobrze Nie mówiłem tego ale Wolałbym jedną trafić elitkę Ale fajną niż czy słabe 80 a już jedna naprawdę fajna wpadła 84 Varan z realu. Także fajny traf na obronę. Przyda się niesamowicie. Także mam szczęście naprawdę. No i teraz pewnie znając życie, już będzie 80. Ale dwie fajne litki. Także nie mam co narzekać. Jest naprawdę super. No, wykrakałem 80. I to na dodatek jeszcze ten kolarow, który był z pre-sezonu. Także się bardzo nie przyda. 150 punktów zostało, już ich nie można oczywiście kupować, także. No, wezmę sobie skillboosty, 200 skillboostów, zobaczę jak to w ogóle przyznaje je, O, 20 attackingus, spoko. W ogóle e, to są nowe skillboosty w tej edycji. E, może nie to, że nowe, bo stare, ale zaraz Wam powiem o co chodzi. No i to by było na tyle. Przejdę do mojej drużyny. No, Varan przyszedł di, ten Robertson. No, i od razu lepiej to wygląda. Jeszcze trzeba to będzie jakoś ustawić. O, żeby to lepiej wyglądało. O, war, y, Varan, żeby miał zgranie z Odegardem. No, 80 zgrania. 86 nawet. No, także trzeba będzie tutaj pokombinować. 120 Zgrania to jest największy, największe zgranie jakie może być na ten moment Co ja miałem wam jeszcze O, o tych skill boostach właśnie miałem wam powiedzieć 25 skill boostów. 25 skill boostów to są wszystkie skill boosty, jakie są w tej edycji W poprzedniej mieliśmy bodajże 38 skill boostów. Teraz zmniejszyli ilość skill boostów do 25 Jak możecie zobaczyć na pierwszy rzut oka rzuca się to, że na przykład holdinga nie ma. Zapytać się, gdzie jest holding. Ano, nie ma holdinga. Usunie, usunęli holdinga z gry. Nie będzie go w tej edycji. Jeszcze kilka innych skill boostów tutaj usunęli. Chyba finishinga. Tak mi się zdaje. Nie, finishing jest. Jakiegoś z, nap z napastnika usunęli. Target mana, czy coś w tym stylu. No, także to tyle. No i, no i życzę Wam miłej przygody z FIFA Mobile 21. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. No i grajcie te meczyki. Akademię najpierw zagrajcie, później meczyki grajcie. FAS, ATAK, sezoncy później. Także będzie ciekawie z tą edycją. Trzymajcie się. Cześć.